Bardzo dużo czasu tak naprawdę poświęcamy na zakupy. Mówi się, że od 3 nawet do 8 lat. Dlatego też wiedza z zakresu projektowania wnętrz komercyjnych, wnętrz handlowych staje się tak naprawdę coraz bardziej istotna z punktu widzenia handlowców. Jeżeli naszą grupą docelową są kobiety, no to oczywiście będą to rozwiązania takie bardziej kobiece, tak kolory jasne, ciepłe, przyjemne. Jeśli mówimy o wnętrzach skierowanych do mężczyzn, będą to na pewno wnętrza o troszeczkę mocniejszych kolorach, mocniejszych akcentach. Takie wnętrza z charakterem. Oczywiście wnętrza skierowane do młodszej grupy docelowej będą to zawsze jakieś bardziej z akcentami czy kolorowymi, czy jakimiś rozwiązaniami technologicznymi, tak, jeśli mówimy o takiej młodej grupie docelowej, która jest bardzo mocno związana z internetem, tak, która jest cały czas online i jakby ma takie potrzeby, żeby dużo takich różnych nowinek technologicznych też w takich wnętrzach handlowych znajdować. Wiele różnych takich rozwiązań technologicznych możemy we wnętrzach spotkać. Mówię tutaj o różnych tabletach, o e-kioskach, czyli o takich odnośnikach, które pozwolą nam też we wnętrzu stacjonarnym tak naprawdę sprawdzić ofertę, którą możemy też znaleźć w sklepie internetowym, czy jakby ideą jest to, żeby oczywiście w sklepie stacjonarnym móc poznać produkt, dotknąć, sprawdzić faktycznie jak wygląda, czy przymierzyć i wtedy ewentualnie dokonać takiej transakcji w internecie. Mamy też duże pole do popisu w obszarze digital signage, czyli takich kontentów multimedialnych. Są to kontenty przedstawiane na dużych ekranach, gdzie widać, że jest na przykład jakaś kampania reklamowa albo jakieś produkty faktycznie ze strony internetowej. To się rusza, to się zmienia i to też sprawia, że dane wnętrze jest takie bardziej dynamiczne i bardziej atrakcyjne dla klientów.